Witam wszystkich w kolejnym ABC Przedsiębiorczego Architekta. Dzisiaj będę mówiła o trzech najgorszych błędach, które popełniłam prowadząc studio projektowe, tak abyście tych błędów unikali. Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski. Słuchajcie, będę dzisiaj opowiadała o trzech błędach, ale dzisiaj jest dla mnie bardzo miły dzień, dlatego że dzisiaj jest premiera mojego workbooka. To jest moja chyba już siódma książka. Kilkaset osób na nią czekało. Jak projektowanie wnętrz, jak wystartować i nie żałować. Taki praktyczny poradnik, 238 stron, słuchajcie, wyszło. Możecie go oczywiście wypełniać. Forma workbooka to jest taki jakby e-book do pracy, w którym możecie wykonywać poszczególne zadania, możecie odpowiadać na pytania, które tam są i one są bardzo ważne, żeby te pytania sobie zadać i na nie odpowiedzieć, żeby prężnie i dynamicznie się rozwijać i budować swój biznes. No dużo tam jest treści związanych z technikami projektowania, dla kogo jest projektowanie dobre, czy warto zakładać swoją firmę, czego musisz się nauczyć, na jakich programach pracować itd. Tego jest całkiem sporo. Później Wam to wszystko, słuchajcie, oczywiście pokażę. Taki przewodnik od A do B i do C. Po kolei wszystkie rzeczy, które musicie wiedzieć. Pokażę Wam też spis treści, żebyście wiedzieli, na jakie pytania odpowiadam. Jest tam też ponad 400 pozycji, taka checklista, jakich rzeczy musicie się nauczyć. Nie przerażajcie się, po prostu tego jest tak dużo, bo ja to rozbiłam na małe kawałki. Słuchajcie, błędy, jakie ja popełniłam, i tutaj nie będę mówiła o tych błędach projektowych, tylko o takich błędach w działaniu. I pierwszy błąd to jest robienie biznesu tego jak wszyscy i dla wszystkich, tak? Czyli wzorujemy się na tym, co jest na rynku i myślimy, że musimy robić tak jak wszyscy, że musimy mieć najpierw układ funkcjonalny, jakieś rysunki na płasko, potem musimy robić wizualizację, czy tam modelowanie 3D, na końcu budżet i że to wszystko działa, tak? Że inni tak robią, no to musi to działać, to ja też tak będę robić, tak? Myślałam, że na przykład strona www jest najważniejsza, tak? Że logo jest najważniejsze. Dużo osób się skupia właśnie na tym, a w ogóle nie myśli o tym, że w biznesie najważniejsi są klienci i dokładnie przepływ pieniędzy, który dzięki temu mamy, czyli my coś dajemy, rozwiązujemy jakieś problemy klienta i on nam daje za to pieniądze, a my za te pieniądze możemy rozwiązać swoje jakieś tam problemy i swoje zapłacić rachunki, różne rzeczy. I my nie zastanawiamy się, skąd ci klienci przyjdą, tylko skupiamy się na tej wersji wizualnej. Bardzo dużo osób, nawet jak stworzy tą swoją stronę i tak mocno się na tym skupi, ta strona już jest taka piękna, to potem się okazuje, że tej strony nikt nie widzi, dlatego że w ogóle roboty Google ją nie zaindeksowały, zdjęcia nie mają alt tagów, nie ma w ogóle słów kluczowych użytych i tak naprawdę jak wpisujemy projektant wnętrz Katowice, no to się okazuje, że w ogóle nie istniejemy na żadnej stronie i nikt do nas nie przyjdzie. I to, że mamy piękną stronę i logo, naprawdę nam w tym nie pomoże, tak? Więc nie róbcie tego wszystkiego, jak zaczynacie, tak jak inni, tylko musicie wyciągnąć wnioski, zbudować ten biznes trochę na swoich zasadach, ale też uświadomić sobie, jakie macie braki, jakie macie wyzwania, czego musicie się nauczyć, tak? Czyli zobaczyć sobie, jak ten proces projektowy u Was mógłby wyglądać, przetestować to, poszukać już tych klientów tu i teraz, zobaczyć, na jakich grupach ci klienci się znajdują, w jaki sposób ich pozyskiwać i zacząć ich pozyskiwać. I potem stronę można zrobić i logo też można stworzyć. To nie jest najważniejsza rzecz na świecie. Jeżeli będziecie mieli wszystko gotowe, nie będziecie mieli pieniędzy do działania, to i tak ten biznes się rozsypie i będziecie musieli wrócić do pracy, którą na przykład robiliście wcześniej, tak? Także bardzo zachęcam Was do tego, żebyście od razu, od samych podstaw tworzyli biznes pod siebie. W workbooku są też pytania, które pomagają pewne rzeczy poustawiać. Wy musicie sobie odpowiedzieć na niektóre pytania, czy na pewno chcecie mieć swój biznes, czy chcecie działać jako freelancer, czy chcecie pracować dla kogoś, B2B, z jakąś firmą współpracować, w jaki sposób będziecie się uczyli tego projektowania wnętrz. I tutaj obojętnie, czy ktoś jest na studiach projektowych, czy ktoś skończył inne studia i chce po prostu się za to zabrać, tą wiedzę trzeba po prostu posiąść i na to potrzeba czasu, więc trzeba to dobrze zaplanować. I taki też był cel napisania workbooka, żebyście po prostu mogli sobie swobodnie pewne rzeczy poukładać, żebyście nie mieli po prostu problemów
z tym i żebyście wiedzieli, jak wystartować i nie żałować, tak jak tutaj tytuł jest workbooka. Czyli pierwszy błąd, robienie wszystkiego tak jak wszyscy, dla wszystkich. I jeszcze tutaj rozwinę ten temat. Jeśli opracowujesz proces projektowy i będziesz go ulepszać, możesz zmniejszać liczbę poprawek, tak, do minimum. Możesz kontrolować etapy projektu. Aby ustalić harmonogram pracy, musisz wiedzieć, ile masz etapów projektowych i każdy ile trwa. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. I tutaj też się kłania cel finansowy, tak? Dużo osób tworzy, robi różne rzeczy, uczy się programów, a nikt nie myśli, ile te projekty powinny kosztować, ile one będą trwały. My wykorzystujemy taki planer celu finansowego. My musimy sobie ustalić, ile chcemy zarabiać, jakie mamy podatki, ile godzin chcemy pracować, ile dni w tygodniu, tak? Jakie mamy koszty stałe, zmienne. Musimy sobie to wszystko wypełnić. I jak to wypełnimy, to w kategorii tutaj wnioski widzimy, że na przykład zarabialiśmy tyle, a chcemy zwiększyć swój przychód o 66%, że udział w kosztów to jest 42%, czyli 42% znika na same koszty, a tutaj jeszcze trzeba doliczyć do tego, że będziemy płacić podatek, tak, VAT i tak dalej. I dzięki temu, że mamy takie narzędzia i stosujemy takie narzędzia i zaczynamy liczyć i myślimy o tym i planujemy, ile tych projektów chcemy zrobić i możemy zrobić, dzięki temu po prostu realnie działamy bez tego efektu wypalenia, bez tego efektu, że robimy świątek, piątek czy niedziela. I pewne rzeczy trzeba sobie poukładać, ja o tym też piszę w workbooku, jak sobie to wszystko zrobić, bo tutaj, no słuchajcie, nie ma drogi na skróty i to, że ktoś robi tak, to nie znaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie dla mnie na świecie. Ja mogę po prostu przepalić mnóstwo czasu i stracić mnóstwo energii na działanie, które jest nie do końca takie, jakbyśmy chcieli, żeby ono było. Dobra, teraz drugi błąd. Praca bez FBK. Co to jest FBK? Pewnie część osób, jak mnie ogląda, to wie, co to jest FBK, a część nie wie, to od razu już tutaj wyjaśniam. FBK, czyli formularz, brief, kosztorys, to jest taki system pracy, który opracowałam dawno temu. W niektórych książkach moich można o tym poczytać. Praca bez FBK to jest praca bez formularza z pytaniami do klienta, czyli za każdym razem o wszystko pytamy na żywo, co jest niewystarczające, albo musimy zaangażować mnóstwo czasu swojego i klienta, żeby się wszystkiego dowiedzieć, albo po prostu my robimy po łebkach i potem mamy poprawki i zmiany. Brief, czyli wytyczne projektowe, to jest plik, który najlepiej, żeby był online i na podstawie i pracujemy na nim i w nim mamy umieszczone odpowiedzi z formularza, mamy dodatkowe rzeczy, które przysłał nam klient, mamy pytania nasze i pytania klienta, mamy całą gamę kolorów i dzięki dobrze zrobionemu briefowi możecie bardzo szybko robić projekty. I trzecia literka, trzeci skrót FBK, czyli K, czyli kosztorys, to jest budżet, który również pojawia się na pierwszym etapie projektowym, pojawia się link w briefie, ja na ten temat cały kurs zrobiłam, jak robić brief i tam dokładnie jest opisane, ile klient ma pieniędzy, jak te pieniądze są wydatkowane na poszczególne pomieszczenia, na poszczególne rzeczy i my pracujemy na takiej roadmapie i my dokładnie wiemy, na co możemy sobie pozwolić. I wtedy nie ma takiego efektu, że przychodzi klient i mówi na przykład mam 500 000, a my no wiemy, że 500 000, no ale bierzemy te wytyczne i on chce mieć wszędzie wszystkie spieki, konglomeraty, kwarcetowe, wszystko drogie i tak dalej. I na końcu robimy mu kosztorys, tak, na dokumentacji technicznej. I okazuje się, że jak dokumentacja techniczna już jest zrobiona, no to nagle z 500 000 robi się 1,5 miliona, no i jest problem, tak? Zamienniki, strata czasu, nerwy niepotrzebne, bo nie wiedziałem, bo pan mi nie powiedział i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeżeli chcecie robić szybko projekty i dobrze zarabiać i żeby klient był zadowolony, to koniecznie musicie pracować na FBK, czyli na tym systemie formularz, brief, kosztorys. To można oczywiście dopasować do siebie, ja nawet zachęcam, żeby to dopasowywać do siebie. W formularzu online, który też jest na platformie Agnieszka Pasieka-Adamek, jest dokładnie pokazane, jak taki formularz się wypełnia i macie też personalizację takiego formularza. Wy musicie go dopasować pod siebie
zrobić swoją grafikę, tam macie nawet szablon grafiki, żeby się nie męczyć, żeby dosyć szybko i sprawnie można było to zrobić. Więc jeżeli macie problem, że pracujecie 16 godzin dziennie, bo lubicie i mówicie, że to takie fajne, przyjemne, no to nie da się na dłuższą metę tyle pracować i no prędzej czy później coś się stanie, że nie będziecie po prostu w stanie. Musicie przeanalizować, jakie zmiany są potrzebne, a jak wchodzicie na ten rynek, to jeszcze lepiej, bo możecie od razu wejść z dobrymi wzorcami i nie opierać się na tym, co większość robi, tylko poukładać swoje rzeczy też trochę pod siebie, pod lokalizację, gdzie działacie, pod klienta, jaki obszar jest działań waszych, jeśli chodzi o klienta, i to sobie wszystko, słuchajcie, poukładać, tak? Więc tutaj pilnujcie budżetu, pilnujcie briefu, pilnujcie, żeby mieć formularz, żeby klient po prostu odpowiadał wtedy, kiedy potrzebuje, kiedy ma czas, i żeby one były szczegółowe, żeby zawierały zdjęcia. Trzeci problem, trzeci taki błąd, który popełniałam, reklamy bez dobrej strategii i jasnego planu działania. Ja może jakoś dużo tam nie przepalałam czasu i tak dalej, ale muszę Wam powiedzieć, że dużo osób robi reklamy na swoją stronę www i dziwi się, że ta reklama nie działa. Tutaj ważne jest, żeby jednak zacząć budować społeczność, żeby robić to według zasady know me, like me, trust me, pay me, bo to nie jest tak, że wypuścicie reklamę i klient za 100 tysięcy po obejrzeniu reklamy zamówi u Was projekt wnętrz. To tak nie działa. Ktoś musi Was najpierw dostrzec, tak? Potem musi Was polubić, tak? Zobaczyć, jak to działa, jak robicie, jak pracujecie i tak dalej. Do tego są social media potrzebne. Musi Wam zaufać i dopiero na końcu Wam zapłaci. I tutaj budowanie tego lejka jest kluczowe i ważne. Jeśli chodzi o reklamy, to lepiej kierować je na stronę landing page niż na stronę swoją główną, dlatego że tam możecie dać jakąś wartość, jeżeli oczywiście znacie potrzeby swojego klienta i wiecie, jakie one są, możecie dać wartość klientowi i on po prostu zostawi Wam maila i Wy będziecie mogli już później do niego pisać za darmo, bo jeżeli robicie reklamę tylko i wyłącznie na stronę www, no to ta osoba wchodzi, wychodzi i nic z tego nie ma. I nie możecie już do niej napisać. Jak chcecie znowu się z nią skontaktować, musicie znowu wydać ileś set złotych na reklamę. I reklama, żeby była skuteczna, to cały lejek sprzedażowy musi być skuteczny. Dużo osób robi tylko stronę, reklamę, to jest niewystarczające. To naprawdę jest olbrzymia szansa, że przepalicie budżety. Nie róbcie tego, tak? Tutaj ważne jest, żeby pracować z social mediami, ale social media nie są wasze, przekierowywać ten audience, czyli tą widownię do siebie i najlepiej do waszego domku, do waszego pokoiku, do waszego saloniku, gdzie jest herbatka i kawka, i takim miejscem jest właśnie strona przechwytująca i budowanie lajków sprzedażowych, żeby ci ludzie mogli wpadać, żeby mogli was zobaczyć, żeby mogli was poznać, i jak będą gotowi na remont, na przykład za rok, bo to tyle może trwać, albo i nawet więcej, to wtedy oni będą kupować, tak? Czyli wchodzą do mnie, oglądają mnie w social mediach, czytają moje książki i jak mają potrzebę aranżacji, to się zgłaszają albo na konsultację, albo po projekt. I to jest najprzyjemniejsze i najszybsze chyba w działaniu i to jest najbardziej skuteczna forma. Więc tutaj warto by było coś takiego podziałać. Jeżeli część z Was jest na pewno w Akademii, przecież przez Akademię się przewinęło ponad 600 osób, a na platformie mamy ponad 7300 kursantów, no to macie dostęp do tej wiedzy, tylko trzeba zacząć to po prostu wdrażać. Czyli to są te trzy rzeczy. Jeżeli chcecie skutecznie pracować, nie przepalać czasu, nie denerwować się, robić to na swoich zasadach, to ten FBK musi być wdrożony. Skupić się na potrzebach klienta, na pozyskaniu tego klienta, potem budować stronę i logo. W ogóle stronę i logo to, jeśli chodzi w ogóle o stronę, to powinniście ją stworzyć dopiero jak wiecie, w którą stronę chcecie działać. I wtedy przekierowujemy tych ludzi do nas na stronę. Bo jeżeli cokolwiek się stanie Wam z Facebookiem, Instagramem, zostaną Wasze konta zhakowane i stracicie je bezpowrotnie, to nie macie dostępu do tych klientów. Oprócz tego na różnych kanałach ci klienci odpływają, a
algorytmy tak działają, że na przykład na Facebooku praktycznie no, nikt nie widzi waszych postów, jeżeli to jest konto firmowe, jeżeli nie zapłacicie. I to trzeba naprawdę robić, słuchajcie, z głową, żeby nie było coś takiego, że ktoś komuś się wyświetla na przykład 100 razy ta sama reklama i wy tej samej osobie 100 razy płacicie za tą reklamę, a ta osoba w ogóle nie jest zainteresowana projektem wnętrz. Dlatego tutaj trzeba sobie ten lejek też pobudować i zrobić to na naprawdę metodą prostych kroków. Jeżeli macie w ogóle problem z rozpoczęciem działania w projektowaniu wnętrz, to bardzo Wam polecam tego workbooka, bo tutaj jest naprawdę opakowana ta wiedza z tych moich 17 lat, ale to nie jest tak, że ja po prostu tylko opowiedziałam swoją historię, bo tam są odpowiedzi na pytania, które wydawaliście z ankiet, tak? Bo tam jest 238 stron. Także my się dowiedzieliśmy, czego potrzebujecie i stworzyliśmy po prostu jak gdyby taką listę i na podstawie tego, co najbardziej potrzebujecie, zaczęliśmy tam pokazywać i wkładać. Czyli czy każdy projektant, ja Wam przeczytam, jakie to były rzeczy, czy każdy może zostać projektantem wnętrz, kiedy projektowanie wnętrz nie jest dla Ciebie? To były te pierwsze pytania. Ja tutaj może jeszcze Wam spis treści teraz pokażę. Okej, widać? Chyba widać, dobra. Czy można zostać projektantem wnętrz bez studiów? Architekt czy projektant wnętrz? Kurs projektowania wnętrz czy studia projektowe? Strach przed startem w branży, jak go pokonać? Tutaj jest też mowa o przekonaniach, dlaczego ludzie w ogóle nie startują. Od czego zacząć, aby profesjonalnie projektować wnętrza? Jak zaplanować naukę projektowania wnętrz? Co musisz wiedzieć, aby projektować wnętrza? Tu jest lista zagadnień, to jest tutaj ponad 400 tych punktów. I nie chodzi tylko o kolor i style, tylko o wiedzę techniczną też. Jak wygląda projektowanie wnętrz w praktyce, czyli omawiam cały proces projektowy i pracę z klientem i Wy możecie z tego wziąć jak najwięcej dla siebie i pod siebie to wszystko sobie poukładać. Macie też narzędzia na start dla projektanta wnętrz, od czego możecie zacząć. Kolejne zagadnienie, o które prosiliście, to jest własna firma czy etat, co warto wybrać i dlaczego. Potem, jeżeli zaczynacie z własnym biurem projektowym, to co potrzebujecie na start? To jest kolejny rozdział. Kiedy rzucić etat i kiedy jest to dobry moment? Czyli jesteście na etacie, czy w ogóle rzucać, bo to też o tym mówię, a jeżeli tak, to kiedy, w którym momencie? I jak organizować też wiecie, spotkania w domu, jak pozyskiwać klienta i jak tworzyć portfolio, żeby pozyskiwać tego klienta. Więc no naprawdę tego jest sporo. Bardzo mocno przeanalizowaliśmy to, jakie są wyzwania, potrzeby, problemy osób, które i studiują projektowanie wnętrz, i skończyły studia, i architekturę, i politechnikę, architektury na politechnice, czy wnętrze na uniwersytetach. Słuchaliśmy też potrzeb z branży nieruchomości, homestagingu, też osób, które na przykład skończyły powiedzmy prawo, a chcą być architektami. Co trzeba po prostu zrobić, co trzeba wiedzieć, jakich narzędzi użyć i jak to wszystko sobie poukładać. No tego jest, słuchajcie, całkiem sporo. Jak chcecie zobaczyć e-booka od środka, to niedługo też w sklepie wyląduje takie porównanie, ale możecie wejść też sobie na Instagrama, na Stories, albo obejrzeć na Facebooku też powtórkę i tutaj też pokazuję, jak to wygląda w środku. I teraz tak, jak pracować z tym workbookiem? Są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że możecie sobie go wydrukować i pisać po nim, albo możecie wykorzystać tableta z rysikiem i to bardzo polecam, dlatego że dzięki temu, że wykorzystacie tabletę z rysikiem, możecie po prostu powiększać i pomniejszać i pisać sobie po tym, co już jest i też wypełniać wszystkie poszczególne elementy. Taki rysik najczęściej się dokupuje do konkretnego tableta i do tego są specjalne aplikacje. Na przykład na iOS-a będziecie mieli Good Notes, on kosztuje grosze i jest licencja dożywotnia. W Androidzie będziecie mieli Notes Shelf 2 albo Xodo, i też możecie sobie to otworzyć i po prostu polecam tą formę cyfrową, bo wszędzie musicie takiego tableta zabrać, to nie zajmuje miejsca i możecie od razu wypełniać poszczególne miejsca i robić zadania. I dzięki temu będziecie mogli szybciej i łatwiej wdrożyć sobie te rzeczy, o których marzycie. A każdy z Was ma inne potrzeby, inne marzenia i tak naprawdę startuje zupełnie innego pułapu, tak? Czyli zupełnie inaczej będzie wyglądała
sytuacja osoby, która ma lat 25, jest z Warszawy i skończyła studia z architektury wnętrz, a zupełnie inaczej osoby, która ma lat 34, trójkę dzieci, jest z jakiejś małej miejscowości na Śląsku i teraz postanowiła przebranżowić się całkowicie i zostać projektantem wnętrz. Dlatego te różne podejścia my wykorzystaliśmy i starałam się, żeby tam to wszystko było. No i mam nadzieję, że Wam się, słuchajcie, spodoba. Będę czekała. Dzisiaj jest premiera, więc myślę, że za 2-3 tygodnie już będę miała pierwszy jakiś feedback od osób, które już przerobiły część, przeczytały. Będzie też oczywiście tam niespodzianka, ale to później będę o tym mówiła. I słuchajcie, workbook to nie jest tylko sam workbook, to nie jest tylko sama książka, bo też dostaniecie ode mnie dostęp do warsztatów i do webinaru, który się odbył. Tak? Jakiś czas temu był bardzo fajny webinar i on jest też już w pakiecie, czyli jak kupujecie workbooka, to macie też dostęp do webinaru, ale będą też warsztaty i już Wam mówię, kiedy te warsztaty będą, tylko sobie sprawdzę datę, bo zawsze zapominam. Już patrzę. 24 maja o godzinie 18. Warsztaty będą na żywo z okazji właśnie premiery. No i tutaj na tych warsztatach będą też karty pracy, będziemy opracowywać ofertę, plan pozyskania klienta i poznasz trzy kluczowe kroki skutecznej pracy nad projektem wnętrz. Chciałabym, żeby teoria przeplatała się z praktyką, a takie warsztaty na żywo są dosyć dobre i sprawdzają nam się tutaj wśród kursantów, dlatego gorąco Was zapraszam. Zyskujecie oczywiście dostęp na cały rok do tego nagrania i do webinaru, więc jest co przerabiać i wydaje mi się, że jeżeli chcecie ruszyć, to te trzy elementy, książka jako zeszyt ćwiczeń też, warsztat i webinar dadzą Wam olbrzymią dawkę i inspirację do tego, żeby w ciągu roku zacząć prężnie działać w projektowaniu wnętrz. Tam jest wszystko to, co potrzebujecie najbardziej do działania. Ja Was zainspiruję, Wy musicie w środku Was znaleźć motywację do działania, jeżeli bardzo chcecie tego, kochacie piękne wnętrza i całe życie o tym marzyliście, to teraz jest dobry moment, żeby zacząć, nie odkładajcie tego na później. No i mam nadzieję, że będziemy mogli oglądać kolejne historie sukcesów, tak jak moi kursanci nieraz udzielają wywiadów i możecie posłuchać, jak to życie im się zmienia na lepsze i piękniejsze i to jest mój cel, to jest moja misja. No i jest to coś niesamowitego po prostu widzieć, jak życie ludzi się zmienia. I to nie tylko jednostki, bo zmieniając życie jednostki, zmieniamy życie tak naprawdę całego otoczenia i to jest przecudowne i przepiękne. Dzisiaj niektórzy mi pisali, że już się nie mogli doczekać i przebierali nogami, ale już się zabierają za czytanie, co mnie oczywiście cieszy, bo samo kupienie książki nic nie daje. Ostatnio czytałam statystyki jakieś o tym, ile osób kupuje książki i czyta i się okazało, że mnóstwo osób kupuje i nie czyta, w ogóle nawet nie otwierają książki. Przerażające, słuchajcie. To się samo nie wleje. Ja nie mam takich jeszcze umiejętności, żeby Wam tą wiedzę tam teleportować do środka. A i tak każdy z nas inaczej ją będzie odbierał, tak? Zupełnie inaczej, w inny sposób muszę ją też zrozumieć. Jeszcze takim plusem może tego workbooka jest to, że w cenie workbooka macie i webinar, i warsztaty na żywo. Moje warsztaty i różne takie bootcampy możecie sobie sprawdzić kosztem około 800-900 zł, a tutaj macie za 197 po prostu 3 w jednym, więc jest to bardzo dobra cena. Póki co taka cena jest, przypuszczam, że później się będzie zmieniała, będzie rosła. Działajcie, nie popełniajcie moich błędów, uczcie się na nich. Pamiętajcie, że proces jest bardzo ważny, żeby sobie pokładać, żeby dopasować i tworzyć biznes na swoich zasadach, a nie kopiuj i wklej. Każdy jest inny, każdy ma inne możliwości, potrzeby i punkt startowy. O tym między innymi jest też mój workbook. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach ABC przedsiębiorczego architekta.